Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Witam wszystkich tych, którzy nas dzisiaj oglądają, którzy jesteście po drugiej stronie ekranu, którzy być może chcielibyście uczestniczyć w naszym nabożeństwie, ale z różnych względów nie możecie, którzy chcecie słuchać Słowa Bożego. Cieszę się, że mogę tutaj dzisiaj być, że jest nas tak wielu, że Was jest tak wielu. Jestem studentem trzeciego roku. Jestem już tutaj ponad 2 lata, dlatego ten zbór jest mi bardzo bliski, zaraz po zborze w Wiśle. I wierzę, że Pan Bóg wiele chce dokonać przez Was, bo wiele jest tutaj darów. Dzisiejsze rozważanie zatytułowałem Wielki krok, mały krok do wielkiego życia, przepraszam, mały krok do wielkiego życia. Ale zanim jednak otworzymy Pismo Święte, chciałbym, abyśmy jeszcze króciutko skłonili nasze głowy do modlitwy. Kochany Panie, zapraszamy Ciebie teraz tutaj. Prosimy, abyś otworzył nasze serca i umysły. Abyś był tutaj obecny przez Ducha Świętego. Abyś, Panie, to Ty przemawiał. Abyś zabrał strach. Abym nie powiedział też niczego, co by było niezgodne z Twoją wolą. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa o to proszę. Amen. I rzekł Pan do Mojżesza, idź do Faraona i powiedz mu, tak mówi Pan, wypuść lud mój, aby mi służył. Podczas niewoli egipskiej Bóg spełnia część obietnicy, którą dał Abrahamowi. Mianowicie, że jego potomstwo będzie błogosławione, że rozmnoży się jak gwiazdy na niebie. Izraelici stali się tak liczni, że Faraon zaczął się obawiać, bo przecież może dojść do buntu i co wtedy? Izraelici mieli z tego powodu duży kłopot. Wielu ludziom wydaje się, że wtedy Egipt był rajem. Ale to nie były czasy, kiedy żył Józef, kiedy sprowadził swoją rodzinę do Egiptu, kiedy jego rodzina dostała najlepszą ziemię, a wszędzie był głód. To nie te czasy. To czasy późniejsze, kiedy dowiadujemy się, że gdy Mojżesz się narodził, to Faraon kazał zabijać chłopców, którzy się nowo narodzili. W 5 Księdze Mojżeszowej znajdujemy wzmiankę, że Egipcjanie gnębili nas i ojców naszych. W 2 Księdze Mojżeszowej natomiast dowiadujemy się, że zmuszali ich do ciężkich robót, że uprzykrzali im życie. Mojżesz zabił jednego Egipcjanina właśnie z tego powodu. Z tego, że znęcał się, że chłostał jednego z niewolników. W 2 Księdze Mojżeszowej, tym razem 3 rozdziale, znajdujemy słowa, gdy Bóg mówi, napatrzyłem się na niedolę ludu swojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego i znałem cierpienia jego. Byli niewolnikami. Musieli być posłuszni swoim panom, byli zmuszani do niezachowywania sabatu, mieli najprostszy i najskromniejszy pokarm, a zapłatę za pracę nie było, bo dopiero się o nią upomnieli, gdy wyszli. To wtedy oznaczał Egipt, to oznaczała niewola egipska, coś strasznego, coś najgorszego, co wtedy mogło spotkać ten lud. I pomimo, że może nam się wydawać, jako ograniczonym istotom, gdzie był Pan Bóg? Ale to właśnie przez tą sytuację Izraelici mieli najwyraźniej dość i Bóg ich wyprowadził. Przeczytajmy to razem. Otwórzcie proszę 2 Księgę Mojżeszową, 14 rozdział i 5 werset. 2 Księga Mojżeszowa, 14 rozdział i 5 werset. A gdy doniesiono królowi Egiptu, że lud uciekł, odmieniło się serce Faraona i jego dworzan względem ludu i mówili, cóż żeśmy to uczynili, żeśmy wypuścili Izraelitów, tak że nam już nie służą. Izrael ucieka od służenia Egipcjanom. Ta decyzja, ten niewielki krok spowodował, że Bóg dokonał ogromnych rzeczy w Egipcie i tym bardziej dla ludu izraelskiego. Czy nigdy nie mieliście czegoś dość? Bo ja miałem i to wiele razy. Pamiętam, jak kiedyś pracowałem w pewnej fabryce. Byłem nowy
I tam pracownik z długim stażem wyładowywał na mnie swoje emocje. Nie wiem, czy jego zachowanie było spowodowane jego relacją z Panem Bogiem, czy też jego sytuacją w domu, czy może było wynikiem jego impulsywnego charakteru. Nie wiem. Wiem tylko tyle, że miałem szczerze dość tej osoby i dość tej pracy, a wiedziałem, że następnego dnia znowu muszę do niej wrócić, aby coś zarobić. Albo co, jeśli chodzi o nasze grzechy? Czy nigdy nie mieliście dość powracających złych nawyków, rzeczy, których nie chcemy czynić? Dalej czytamy werset 6 i 7. Kazał więc zaprząc wóz swój i wziął ludzi swoich ze sobą. Wziął też 600 dobranych wozów i wszystkie inne wozy egipskie i wybranych wojowników na każdym. Nie jestem najlepszym bratem. Zawsze, gdy byłem w domu, to była to dla mnie taka próba cierpliwości. Zawsze dopatrywałem się czegoś, co robi mój brat źle. Gdy wziął, coś pożyczył, nie oddał, gdy nie odłożył na miejsce, gdy coś zepsuł i tak z każdą jedną rzeczą. I pewnego razu, gdy byłem już w tej szkole, postanowiłem sobie tak. Pojadę teraz do domu i nie przyzwolę tym myślom, które przychodzą do mojej głowy, się pojawiać. Nie dam się zdenerwować. Tak sobie postanowiłem. I wyobraźcie sobie, że zawsze jak było tak, że denerwowała mnie jakaś jedna rzecz, jakieś jedno zachowanie, to teraz było to kompletnie wszystko. Wszystko, co robił, było nie tak. Dosłownie wszystko. Nawet jak jadł, to też było złe. Wiecie, może wydawać się to śmieszne, ale ja wiem, że problem był po mojej stronie. Ale dlaczego to mówię? Chcę pokazać, że każde dobre postanowienie u nas wzmaga gniew i złość u szatana. I szatan robi dosłownie wszystko, żeby tylko nie udało nam się zwyciężyć. Gdy Izraelici opuścili Egipt, gdy chcieli opuścić Egipt, to najpierw widzimy, jak faraon nałożył na nich jeszcze cięższą pracę, po to tylko, żeby ich zniechęcić. A gdy już udało im się uciec, gdy Pan Bóg ich wyprowadził, to wtedy widzimy, że wziął całą swoją armię, wszystkie wozy i ścigał Izraela. Wystarczył ten jeden mały krok chęci zmęczonego ludu, aby ich życie wyglądało inaczej. I książę tego świata bardzo się zdenerwował. Tak samo dzisiaj Bóg chce, żebyśmy zrobili mały krok, żebyśmy podjęli jakąś decyzję, ale wtedy szatan podwaja i potraja swoje siły. A na każdego człowieka przychodzą problemy i doświadczenia, które go przerastają. U każdego jednego są to inne sytuacje, ale każdy coś takiego przechodzi. Rzeczy, które wydają mu się nie do pokonania. W końcówce 10 i 11 wersecie czytamy tak. Wołali tedy synowie izraelscy do Pana. Wołali synowie izraelscy do Pana. A co później? A do Mojżesza rzekli. Czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? Cóżeś nam to uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu? Jak to jest możliwe, że Izraelici wołali do Pana Boga, a zaraz później robili coś takiego? Zaczęli narzekać, szukać winnego Mojżesza, bo to on nas wyprowadził, bo to on chce nas zabić. Nie Bóg, ale Mojżesz. Mówią, że lepiej było w tym strasznym Egipcie. Aż wypowiadają bluźnierstwo, że lepiej było tam umrzeć. Zastanawiałem się, jak można tak robić. Jak można wołać do Boga, a zaraz potem robić coś takiego. Ale później przyszło mi do głowy, czy czasem ja nie robię podobnie. Izraelici w tamtym okresie czasu można znaleźć dla nich w jakiś sposób wytłumaczenie. Bowiem był to lud, który urodził się w Egipcie, który widział tylko niewolę, ciężką pracę, znęcanie się nad nimi. I później, gdy Bóg go wyprowadzał, co prawda widział obłok, który prowadził ich w ciągu dnia. Widział słup ognia, który prowadził ich w nocy, który ich ogrzewał. To wszystko widział. Ale gdy doszli do momentu, gdy przed nimi zamknęło im drogę Morze Czerwone, a za nimi armia egipska, czy nie zaczęli się wtedy zastanawiać, że to, co ich prowadzi, nie prowadzi ich na śmierć? I Mojżesz również z tym, że Mojżesz nie chce ich zabić? Jeśli nie mamy zaufania w Boże prowadzenie, to szukamy wymówek,
aby zawrócić. I Bóg? Bóg zamiast faktycznie spełnić życzenie Izraelitów, zamiast wydać ich w ręce Egipcjan, robi zupełnie coś innego. Mojżesz mówi do ludu: to Pan za was walczyć będzie. W 15 wersecie czytamy tak. Potem rzekł Pan do Mojżesza: dlaczego wołasz do mnie? Powiedz synom izraelskim, aby ruszyli. Bóg wezwał ich do zrobienia kroku do przodu. Ale to Bóg ich wezwał do tego kroku. Nie tak jak my często robimy krok i mówimy: Boże, błogosław mi. Wtedy to się kończy tak, jak z historią 12 wywiadowców, którzy przerazili lud, lud się zlękł i nie wyruszył na tę ziemię, pomimo że Bóg im powiedział, że zwyciężą. A potem, gdy zrozumieli, że uczynili źle, to ruszyli. Ale Bóg powiedział: mnie nie ma z wami. I ponieśli ogromną klęskę. To jedna z największych nauk udzielonych nam dzisiaj i wtedy tamtemu ludowi. Z jednej strony widzimy obietnicę, której należy się uchwycić. To Pan za was walczyć będzie. I mnóstwo obietnic, które znajdują się w Słowie Bożym. Ale z drugiej strony jest coś jeszcze. Bóg wymaga od nas, abyśmy uczynili krok. Wymaga pewnego kroku, aby mógł te obietnice spełnić. To tak jak dziecko, które weszło na drzewo, siedzi na gałęzi i pod tym drzewem stoi jego tata z wyciągniętymi ramionami i mówi: skacz. I co musi zrobić to dziecko? To skoczyć. Izraelici nie ruszyli w środek wzburzonego morza, ale nie stali też w miejscu. Bóg kazał im wyruszyć, oczekiwał od nich pewnego działania. Musieli złożyć obóz i wyruszyć. Z jednej strony wydawało się to wielkim czynem, bowiem wyrażało wiarę w niemożliwe. Ale z drugiej strony tak niewiele musieli uczynić. Bo czymże było wyruszenie Izraelitów z miejsca w porównaniu z tym, co dokonał Bóg, z rozstąpieniem głębin morskich? Przy przejściu przez Jordan było dokładnie to samo. Najpierw kapłani mieli wejść z arką i zmoczyć nogi, a dopiero potem wody zostały rozstąpione. I w liście do Hebrajczyków znajdujemy wzmiankę, że Izrael przeszedł przez wiarę przez Morze Czerwone. A my możemy się zastanawiać, gdzie tutaj wiara? Przecież my widzieliśmy tylko szemranie i strach. Ale Ellen White napisała tak. Wchodząc do wód, wykazali głęboką wiarę w Słowo Boże, wyrażone przez Mojżesza. Przeczytajmy werset 17. A oto ja przywiodę do zatwardziałości serce Egipcjan i pójdą za nimi. Wtedy okryję się chwałą kosztem Faraona i całego jego wojska, jego rydwanów i jego jeźdźców. Czy Bóg faktycznie zatwardził serce Faraona? Czy to nie czasem sam Faraon dokonał, gdy przyszedł do niego jakiś człowiek i kazał mu, Faraonowi, prawie Bogu, wypuścić jego niewolników? Popatrzcie, Bóg tak naprawdę oczekiwał od Faraona tego samego, co oczekiwał od Mojżesza. Gdy powoływał Mojżesza, kazał Mojżeszowi pójść do Faraona i oznajmić mu jego wolę, pomimo że Mojżesz był wtedy po 40 latach pasienia owiec. Takiego kroku wymagał Bóg od Mojżesza. Natomiast od Faraona wymagał dokładnie tego samego kroku. Aby Faraon wypuścił lud swój. I jak czytamy historię, to widzimy, że gdy następuje plaga po pladze, to Faraon mówi, wypuszczę twój lud. Ale potem zaczął się zastanawiać. Przecież mi się to nie opłaca. Kto będzie pracował? Będzie to ogromna strata. I ze względu na okoliczności i na to, że wypuszczenie ludu będzie oznaczało porażkę, wycofywał się z tego kroku. Cofał się. I to powodowało jeszcze większe zacięcie serca. Gdy wystawimy na słońce kostkę masła, to się roztopi. Ale gdy wystawimy na słońce kostkę gliny, to stwardnieje. W tym sensie Bóg zatwardził serce Faraona. Pamiętam, jak kiedyś myślałem, co to za okropny Bóg. Zatwardził serce człowieka po to, aby objawić swoją wolę. Ale dzisiaj wiem, że Bóg tak naprawdę oczekuje
od każdego z nas tego samego, co oczekiwał od Faraona. Abyśmy poddali się głosowi Ducha Świętego, abyśmy nie odrzucali Go. Taki niewielki krok wydawałoby się ze strony człowieka. I zarówno Bóg, jak i szatan to wykorzystał. Bóg okrył siebie chwałą wśród całego świata. A szatan? Szatan zniszczył tak wiele, jak mógł. Zniszczył całą armię egipską. Zniszczył cały Egipt. W wersecie od 23 do 25 czytamy takie słowa. Egipcjanie ścigali ich i weszli za nimi w środek morza. Wszystkie konie Faraona, jego rydwany i jego jeźdźcy. A nad ranem spojrzał Pan na wojsko Egipcjan ze słupa ognia i obłoku, wzniecił popłoch w wojsku egipskim i sprawił, że odpadły koła jego rydwanów, tak że z trudnością mogli się posuwać naprzód. Wtedy rzekli Egipcjanie, uciekajmy przed Izraelem, gdyż Pan walczy za nich z Egipcjanami. Szatan doprowadził do takiego zaćmienia ich umysłów, że ani ten słup ognia w nocy, ani ta ciemność, gdy zbliżyła się armia egipska, ani też rozstąpienie się Morza Czerwonego nie zatrzymało ich działania. Ale dopiero gdy ich wozy zaczęły się rozpadać, gdy te koła zaczęły odpadać, to wszystko zaczęło się psuć. Dopiero to im otworzyło oczy na to, że to nie sprawka Izraelitów, tych niewolników, ale że za tym stoi ktoś większy, że to Bóg Izraela walczy za niego. Ale trochę wcześniej, gdy miała miejsce plaga szarańczy, słudzy Faraona mówili do niego, czy nie widzisz, że Egipt ginie? Wypuść ten lud. Ale Faraon nie mógł tego zrobić, bowiem to by oznaczało, że Faraon przegrał, że niewolnicy wygrali. Wypuszczenie ludu wymagało ogromnego poświęcenia, naprawdę dużego. Ale Faraon nie mógł tego zrobić z tego powodu, że nie miałby kto pracować w Egipcie, ale z tego powodu, że musiałby się uniżyć. Taki niewielki krok, uniżenie, a wydaje się być takim trudnym. Ale wiecie, że Duch Święty cały czas się uniża? Zanim woła do twojego serca i do mojego, zanim cię prosi, błaga, przekonuje o grzechu i robi te wszystkie czynności, do którego został wyznaczony, to najpierw musi się uniżyć. Ten potężny Bóg najpierw musi się uniżyć. To jest przyczyna również i dzisiaj. Serce zbyt dumne, aby uczynić słuszny krok, bowiem on wymaga uniżenia. Do czego prowadzi zatwardziałe serce? Przeczytajmy werset 28 i 29. Powracające wody okryły wozy i jeźdźców całego wojska Faraona, które weszło za nimi w morze. Nie ostał się z nich ani jeden. Synowie Izraelscy zaś przeszli po suchym gruncie środkiem morza, a wody były im jakby murem po ich prawej i lewej stronie. Dla jednych smutne zakończenie, ale dla innych radość z wybawienia. Czytamy, że wody były im jakby murem, tak jak na początku murem wydawało się być Morze Czerwone, a za nimi armia egipska. Wyobraźcie sobie tę sytuację. Gdy lud izraelski przechodzi przez środek morza, gdy na ich drodze są jakieś różne ogromne głazy, być może jakieś zatopione, zaginione rzeczy, gdy po ich prawej i lewej stronie wzbijają się ogromne ściany wody, woda, która by chciała opadać, ale nie może, bo jakaś siła ich powstrzymuje. Gdy idą po suchym gruncie, piasek nawet nie jest wilgotny, dlatego że Biblia tylko w tym rozdziale 4 razy wspomina, że przeszli po suchym gruncie. I gdy przez te ściany wody widzą, że potwory morskie jakieś tam pływają, chciałyby się przebić przez tą ścianę, ale nie mogą, bo jest to dla nich jak akwarium. Nie wyobrażam sobie, żeby ten lud, który przeżył ten cud, który doświadczył ten cud, był taki sam. Na pewien wykład przyszedł ktoś nowy i usłyszał historię o przejściu Izraelitów przez Morze Czerwone. I gdy wracał do domu, to wielbił Boga. Cudowny Bóg! Cudowny Bóg! Zatrzymała go pewna osoba i pyta się, dlaczego wielbisz Pana Boga? Co się stało?
a on mu powiedział, że Pan Bóg przeprowadził lud izraelski o suchej nodze przez Morze Czerwone. Tamten człowiek zastanowił się, pomyślał, nie, to nie mogło tak być. Tam było wtedy 20 centymetrów wody. I osoba ta odeszła. I tamten człowiek począł iść i jeszcze bardziej wielbić Boga. Cudowny Bóg, cudowny Bóg. Tamten dogonił go jeszcze raz i pytał, no ale o co ci chodzi? Przecież powiedziałem ci, jak było. A on powiedział, bo ten sam Bóg w 20 centymetrach wody utopił całą armię egipską. Niemożliwym jest, aby ten lud, który doświadczył jednego z największych cudów Pana Boga opisanych w Jego Słowie, lud, który wcześniej znał słabo Pana Boga z powodu niewoli egipskiej, niemożliwe jest, żeby był taki sam, gdy wyszedł z tego morza. Dlatego przejście przez Morze Czerwone tak często przyrównywane jest do chrztu. A później pieśń Mojżesza, ludu i Miriam do tej manifestacji, do tej radości, że teraz pójdę z Panem Bogiem, że teraz będę z Nim chciał chodzić, bo On mnie wyratował. On jest Bogiem rzeczy niemożliwych. On jest Bogiem cudów. 31 werset mówi tak. Izrael ujrzał wielką moc, jaką okazał Pan na Egipcjanach. A lud bał się Pana i uwierzyli w Pana i w sługę Jego Mojżesza. Jeden mały krok otworzył im drogę do niepojętych cudów i mocy Bożej. Krok, dzięki któremu otwierał się przed nim nowy etap życia. Etap, który w terminologii teologicznej nazywany jest procesem uświęcenia. Który nie kończy się na tym jednym kroku, ale wymaga kolejnego i później jeszcze kolejnego. A wszystko po to tylko, aby Bóg mógł dokonać reszty. Aby mógł oczyścić charaktery, nasze serca, nasz umysł. Aby mógł doświadczyć człowieka, a człowiek chodzenia z Bogiem. To etap pełny cudów i osobistych przeżyć, którego celem była ziemia Kanaan, którego celem dzisiaj jest Ojczyzna Niebiańska. Izrael zobaczył wielką moc Boga. Zobaczyli wiele cudów, które przerastają ludzkie wyobrażenie, których nikt nie jest w stanie wyjaśnić. Doświadczyli osobiście Pana Boga, tak jak Adam i Ewa w raju, którzy słyszeli, gdy przechadzał się w szeleście wiatru, którzy czuli Go, którzy widzieli Go. Jeszcze w Egipcie wszystkie plagi, których dokonał, potem przejście przez Morze Czerwone, potem jak ich karmił, poił, jak walczył za nich z innymi ludami, jak ich ratował, jak dał przymierze na Synaju, powiedział, wy jesteście moim ludem. Dał prawo po to, żeby lepiej się żyło. Często ratował dosłownie w ostatniej chwili. Tak jak w przypadku przejścia przez Morze Czerwone. Tak jak w przypadku wyratowania Szadracha, Meszacha i Abednego z pieca ognistego, czy też Daniela z lwiej jamy. Ratował dosłownie w ostatniej chwili. W 19 rozdziale tej samej księgi, drugiej księgi Mojżeszowej, w 4 wersecie czytamy tak. Wy widzieliście, co uczyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. A 5 księga Mojżeszowa dodaje. Znalazł go w ziemi pustynnej i w bezludnym zawodzeniu pustyni. Otoczył go, doglądał go, strzegł go jak źrenicy oka. Jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosi się nad swymi pisklętami. Rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode i niesie je na lotkach swoich. Tak sam Pan jeden prowadził go. Nie było przy nim obcego Boga. Bóg nosił Izraela ponad innymi narodami. Nosił go tak, że wzbijał się wyżej i wyżej. Opiekował się nim, doglądał go, kochał Izraela. Dawał mu wszystko, czego zapragnął. Na jego szemranie nie odpowiadał tym samym. Ale dawał cud, a potem kolejny i tak przez większość czasu. Uczył ten lud ciężkiego karku, aby stał się w jego oczach wiernym i wypróbowanym, jak Abraham. Ludźmi, w których sercach nie ma pychy, nie ma egoizmu, nie ma buntu i szemrania. Chciał ich doprowadzić do celu. Chciał ich doprowadzić w 2 lata, bo tyle mniej więcej potrzebowali, aby pokonać drogę. Ale robił to przez 40 lat. I tak dowiadujemy się, że złe pokolenie nie doszło.
Jeśli byś pomyślał w swoim sercu, te narody są liczniejsze ode mnie, jakże zdołam je wypędzić, nie obawiaj się ich. Wspomnij raczej, co Pan, Bóg twój, uczynił Faraonowi i całemu Egiptowi. Te wielkie doświadczenia, które widziały twoje oczy, znaki, cuda, rękę możną i ramię wyciągnięte, którymi Pan, Bóg twój, wyprowadził cię. Tak uczyni Pan, Bóg twój, wszystkim tym, których się obawiasz. Takiego mieli Boga. Boga, który prowadził ich za rękę, tak jak ojciec prowadzi swojego syna. Jedyne, czego wymagał od nich, to stawiania niewielkich kroczków. A i tak podtrzyma ich, gdyby upadli. Te obietnice dotyczą również nas. Bóg znalazł nas w ziemi pustynnej. Potykamy się, upadamy, obijamy kolana, ale Bóg nas podnosi, opatruje i co najważniejsze, wciąż nas kocha. Niestety lud ten musiał spełnić jeden warunek, aby dotrzeć do Kanaanu. Musiał porzucić przeszłość, porzucić to wszystko, co było w Egipcie. Musiał porzucić złe nawyki, stare zwyczaje. To wszystko miało stać się przeszłością, historią. Miało zostać przedawnione. Bóg przykrył ich przeszłość Morzem Czerwonym. Zaczynało się przed nimi nowe życie. Życie chodzenia z Bogiem. Najpierw chciał im się dać poznać, a dopiero później dał im prawo na Synaju. Niestety Izrael wracał wciąż do Egiptu. Nie wracał fizycznie, bo nie mógł, ale wracał w umyśle. Wystarczyły jakieś ciężkie chwile, ciężkie próby i doświadczenia. I padały słowa z ich ust. Ach, gdybyśmy byli w Egipcie. Jako ludzie przypuszczam, że cały czas wracamy do pewnych rzeczy. Podobnie jak Izrael. I dzisiaj mamy dokładnie ten sam warunek. Musimy się odciąć od przeszłości, od grzechu, który popełniłem wczoraj i dzisiaj, bo to jest przeszłość. Bóg nie wspomni tego. Psalm 103 mówi, On odpuszcza winy twoje, leczy wszystkie choroby twoje. Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak daleko oddalił występki nasze. Zacznijmy żyć nowym życiem. Z Jezusem u boku, z Jezusem przed oczyma, z Jezusem na ustach, z Jezusem na myślach. Zmierzajmy do Ojczyzny wiecznej, ale z Jezusem. Aby to się stało, musimy zrobić ten jeden krok, na którym tak bardzo Bogu zależy. Bardziej niż czasami nam samym. Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. Podsumowując, po pierwsze, Bóg przychodzi do nas i chce, abyśmy uczynili krok do lepszego życia, tak jak Izraelici, którzy postanowili uciec z Egiptu. Po drugie, gdy już człowiek chce uczynić ten krok, to wtedy szatan robi wszystko, aby to się nie udało. Potraja swoje siły. Tak jak na Izraelitów. Najpierw Faraon nałożył cięższą pracę, a potem wziął całą armię egipską, żeby ich zabić. Po trzecie, jeśli czynimy coś z rozkazu Bożego, ale wydaje nam się to być niemożliwym, to Bóg i tak chce, abyśmy ruszyli naprzód. Bo właśnie w takich sytuacjach objawia się moc Boża i to, że Bóg działa przez nas. Że my nie jesteśmy sami w stanie nic zrobić. Po czwarte, gdy uczynimy już ten krok, to nie wycofujmy się z niego. Nie wycofujmy się, bo nigdy nie wrócimy na to samo miejsce, z którego ruszyliśmy, ale jeszcze bardziej się oddalimy, tak że już nie dojdziemy do mety, tak że już przestaniemy słyszeć dopingu kibiców. Tak jak Faraon i wielu Izraelitów na pustyni. I po piąte, gdy uczynimy krok naprzód z Bogiem, to nie myślcie, że się skończy na tym jednym kroku. Bo to jest bo wtedy otwiera się najwspanialsza droga w naszym życiu. Wtedy Bóg będzie wymagał kolejnego kroku, a potem kolejnego. Ale nie dlatego, że coś sobie ubzdurał, ale dlatego, że chce naszego dobra. Że przez to może działać na nasze serca, może nas zmieniać, może nas prowadzić. Dlatego, że On zadziałał raz w twoim życiu. Będzie chciał już działać cały czas. Wszystkie te kroki tak naprawdę z ludzkiego punktu widzenia są ogromne.
bowiem jaki człowiek ruszyłby z wiarą do Morza Czerwonego? Ale z punktu widzenia Bożego niewielkie, dlatego że to Pan Bóg dokonuje reszty, że to Pan Bóg nas zbawił, my nie możemy siebie sami zbawić. To Pan Jezus uczynił dla naszego zbawienia wszystko i codziennie walczy o każdego jednego z nas. Często Panu Bogu bardziej zależy. Ale Pan Bóg nie może nas popchnąć, nie może nas zmusić. Może nas tylko zachęcać, błagać, prosić. Dlatego w większości przypadków kroki, które stawiamy w życiu, wymagają zaufania do naszego Zbawcy. Do Ojca, który nas zawsze kocha i prowadzi, tak jak Izraela, dając wszystko. Bo to Jezus prowadzi nas krok po kroku. Dokładnie tak, jak prowadził Izraela, a często mówili, że to Mojżesz. To Jezus dokonuje cudów w naszym życiu, większych lub mniejszych, a często tego nie widzimy i znieważamy Boga. To Jezus nosi nas na skrzydłach orlich, tak jak Izraela, opiekuje się, troszczy. To On chce zabrać wszystkie pozostałości naszego grzechu. To On walczy codziennie o ciebie i On podtrzymuje życie. I gdy się rano budzimy, On czeka już obok. I wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim? Że Bóg, znając wszystko, wie, że często, gdy rano się obudzimy, to nie będziemy chcieli z Nim spędzić czasu. To nie będziemy mieli ani chwili dla Niego w tym dzisiejszym dniu. Ale On jest tym, który wciąż czeka. I tak codziennie. Każdy krok jest trudny. I każdy stoi przed życiowymi decyzjami, przed problemami, które go przerastają. Ale Bóg chce, abyśmy uczynili ten krok do przodu. I daje nam mnóstwo obietnic, że pomoże. Da wszystko, czego będziemy potrzebowali. Da rozwiązanie na wszystkie problemy. Wyratuje, gdy będzie taka potrzeba. Również nas wyratuje z własnych potknięć, z własnej głupoty. Gdy uczynię ten jeden krok, to Pan Bóg już zawsze będzie w moim życiu. Dlatego, że raz zadziałał, to będzie działał cały czas. Nie tak łatwo zejść z drogi z Panem Bogiem. I gdy często mówimy, ach, jak było cudownie, gdy się chrzciłem, wtedy widziałem, jak Pan Bóg działa. Albo jak było wspaniale 5 lat temu, 10 lat temu, a teraz tego nie ma. To nieprawda. My tego nie widzimy. Bóg cały czas chce działać w twoim życiu, dlatego że zadziałał raz. On jest zbawieniem z moich i twoich opresji, ale przede wszystkim On zbawił nas wszystkich. Jezus mówi, że nie zostawi cię, żebyś oddał wszystko Mu, dlatego że On jest tym, który oddał dla ciebie wszystko. Oddał dosłownie wszystko, to, co miał najcenniejsze. I mówi, że doda ci jeszcze więcej. Pójdź z Jezusem, a On będzie na każdym kroku twojego życia. Amen.